Cześć. Nie mam pojęcia, po co tutaj się wybraliście. Czy ja wyglądam na złego? Tak tyci troszeczkę? Nie? To bardzo dobrze. Gramy dzisiaj tym. Może załóżcie sławki. 3, 2, 1. Tym pierdolonym jebakiem. Mamy devstage, szukamy jakiegoś itemu przez dłuższy czas. Macie seedy 8VGDXACW i próbujemy coś nim ugrać właściwie, ponieważ ostatnio mam do niego takiego pecha, że to jest masakra. Taki klasyczny Eleven. Na przykład, no nie wiem, masz Chaos Card, chodzisz w kolce. Oczywiście nie publikowałem tych filmów, bo nie byłoby sensu, skoro ginę bardzo szybko. Oby teraz coś się udało. Cokolwiek. Na ostatnim filmie, w którym grałem, tym przed chwilą, co nagrywałem teoretycznie, zebrałem Judas Shadow i miałem dobre itemy dość. I tak w sumie w głupi sposób bardzo mi się zginęło i zostałem Judaszem. Więc potem praktycznie się nie odzywałem, dopóki nie zginąłem, bo już mi się nie chciało nic robić. Tak, byłem na tyle zły. Myślę, że pierdzielinie wszystko idę na monstro. Mogę mieć troszeczkę takie dziwne podejście teraz do tej gry. Nie, że mnie nudzi Isaac czy coś takiego, ale jestem po prostu zdenerwowany na tą postać. Mam takie, i tak mi się nie uda i tak zdechnę. Co jest bardzo złym podejściem, szczególnie jeżeli chodzi o różne rzeczy w życiu, bo wiecie, to jest tylko gra. Ale takie podejście jest bardzo, bardzo złe. Tylko, że nie biorę tego śledztwa. Niestety to jest ten minus, że czasami się nie da tak myśleć. Wiecie, to jest ta moja hipokryzja, że mówię komuś: nie myśl tak, bądź optymistyczny, a sam jestem takim pieprzonym pesymistą. Więc tak, to jestem typowy ja. Klasyczny Eleven. Nie popieram, nie polecam. 1 na 10. Więc może udało nam się zdobyć dwie cząstki klucza przez ten... przez to coś ciekawe. A weźmiemy, może być zabawnie. Rainbow Worm. Nie, nie zbieramy na razie. Nie zbieramy na razie. Myślę, że moglibyśmy spróbować zrobić coś z tym self-sacrifice roomem w ten sposób. Moglibyśmy coś takiego osiągnąć, tylko musimy zostawić dużo monet na podłodze. Musimy ich dużo uzbierać. O, ten ringworm mi nie pomoże za bardzo, ale yeah, whatever. Na boss rush nie będę. To było tak głupie, że aż tego nie skomentuję. Na boss rush myślę, że nie będę się spieszył, bo tam zawsze ginę. Kolejne diamenty do kolekcji. Zawsze ok. Mamy 4 klucze, możemy wejść do sklepu. Wejdziemy, zrobimy to. Speed and range up. Spoko. Speed mi się specjalnie bardzo przyda. Raz, dwa, trzy. Tutaj mamy 4, 5, 6. Ok, mamy 6 monet, więc myślę, że moglibyśmy jeden z kluczy zdobyć. Może byśmy dali radę. Ale tych monet mimo wszystko potrzebujemy jeszcze więcej. Więc rozwalajmy każde ognisko, każdą kupę, którą napotkamy. Nie dostawajmy obrażeń. To jest też priorytet. Tak samo ważny jak znajdowanie monet. Tak samo ważny. Równie ważny co i znajdowanie monet. Dokładnie. Pigułka. Explosive diarrhea. Przynajmniej mi otworzy właśnie to. Tutaj. Dostaliśmy bombę. Całkiem miło. Brzmi bardzo przyjemnie. Jak to było? Brzmi strasznie przyjemnie. Tak mówił ten z Gotika. Bezimienny. Brzmi strasznie przyjemnie. Dobra, nie muszę przestać. Ostatnio tym truję ludzi. Moim znajomym wysyłam ryj bezimiennego i brzmi strasznie przyjemnie. Lenny Face. Nie wiem, co ja z tym mam ostatnio. Prawdopodobnie przez to granie jest wiśnią w Gotika. Mam dużo monet, więc mogę ten self-sacrifice room spróbować. Bym miał już przynajmniej klucze do Mega Szatana, do którego pewnie i tak nie dotrę. Brzmi jak plan. Ale najpierw rozkurwmy bossa, że tak powiem. Rozprójmy bossa na atomy. Bo jeśli nim zginiemy, to nie ma sensu po prostu nawet się
trudzić. The Lovers. Nic mi to nie daje, daj mi muchy przed bossem, to całkiem sensownie. Larry Jr. Ten ringworm może mi troszeczkę wrąbać, a jak na razie to przypadkowo bardzo mi pomaga. Damage up. Nie mogę nic stąd wziąć, chociaż to jest brimstone. Nie mogę nic stąd wziąć. A boli. No tym bardziej, że brimstone jest za dwa serca, których nie mógłbym wziąć. Nie mógłbym. Gdybym miał strength card, mógłbym go zebrać i użyć wtedy strength card, żeby, że tak powiem, dostać kolejne serce prawdopodobnie. Może by to zadziałało, nie wiem, to jest moja taka myśl, która mi się w głowie pojawiła teraz, przepraszam. O, tutaj jeszcze nie byłem, to polazłem złą drogą. A Synthol jest swoją drogą bardzo dobry. No dobra, więc spróbujmy, że tak powiem, coś zdziałać z tym self-sacrifice roomem. Monet jest naprawdę dużo i myślę, że to będzie bardzo fajne. Dostałeś monetę z tego, spoko. Kolejna moneta. Z jakiejś to okazji. Idziemy po kolejną. Będzie problem z tym, żeby pokonać statuetkę anioła z jednym sercem. Myślę, że ten ringworm to jednak wyrzucę na razie, potem sobie go wezmę. Bo żarty żartami, ale chcę to przeżyć. Okej, okay. Zraliliśmy się 3 razy czy 4. Jeżeli nas zabiją bomby. Jeżeli nas zabiją bomby, będę strasznie zły. Idę na razie po tamtym momencie, to zostawię tak, gdybym mógł się uleczyć w czasie tego. To jest fajne, że mi momenty dropły. Okej, okay, to się bardzo cieszę z tego. Tych monet, co tam wypadają, nie zbierać. Mogłem to od razu, że tak powiem, na to wpaść. Byłem, niekoniecznie chcę tutaj być jeszcze raz, bo mnie bardzo kusi, żeby to zebrać, ale nie mogę. Gapi spo mi nic nie robił, mi zamienia kontener cały serca na troszeczkę beznadziejną sytuację posiadania większej ilości much. A straconym kontenerze, to już się o tym przekonałem. Nie, Gapi spo nie jest w jakikolwiek sposób przydatny na Keepera. Co to jest? Ej, moment, co to jest? Chwila. Moment, uno momento. Zaraz znajdę. I know all. Okej. Okay. Pokazuj mi całe piętro i wszystkie mapy. Spoko. Dostałem właśnie item za free. Dobra. Idźmy po kolejną monetę się uleczyć. Cyk. Jeszcze tam i zostawię w innych pokojach. To jest bardzo, bardzo fajnie. Tu mam jeszcze trzy w tym. Myślę, że damy radę. O ile się nie zabijemy, to damy radę. Jeżeli wyskoczy nam anioł, zbieramy monetę. Teraz prawdopodobnie bomby, więc zbiorę tą monetę, żeby się nie zabić. Aniołek. Oj, nie chciałem tej zbierać. Nie chciałem zbierać obydwóch. Chciałem tylko jedną zebrać. Niedobrze. Aj, źle. Nie zabijaj się. Nie giń. Nie umieraj. Ciperku, ciperku, proszę. I nie bij za to, że cię nazywam ciperkiem. Nie bij. Okej, okay. Mamy jeden klucz, okej. Okay. Idziemy się uleczyć, bardzo dobrze. Zebrałem jedną monetę, ale to trochę, wiecie, ze stresu. Ach, tyle dobrze. Serce mi wali jak szalone, bo kiperem naprawdę strasznie... Strasznie mi ciulato idzie. Okropnie ciulato. Prawdopodobnie teraz mogę zginąć. Optymistyczny Eleven. Nie bądźcie tacy jak ja. Zaspaniło mi się 7 soul heartów. Wolałbym te 21 monet, co miał tam być. Ale soul hearty, znaczy się muchy, pomogą mi, że tak powiem, zabić aniołka. Więc zawsze okej. Myślę, że tam się przejdziemy. Myślę, że wezmę tą bombę, zużyję. O, uleczyło mnie właściwie. Super. A mogę jeszcze stąd dostać jakieś monety? Tylko nie chciałbym ich zebrać. Nie, ale jedną monetę mamy. Okej. Okay. Ja przepraszam, wiem, że to jest bardzo mozolne, ale tu możemy naprawdę zdziałać coś fajnego. I teraz, aniołku, chodź do mnie. Come on.
Okej. Ostrożnie. Ostrożnie, proszę, bardzo ostrożnie. Bardzo ostrożnie, dobrze. Nie trafiła go bomba. Anyway. Myślę, że już damy sobie radę. O! Prawie. I wynosimy się stąd, spierdalamy. Okej, mamy dwie części klucza. O! Nawet nie wiecie, jakiego mi to stresa zrobiło. Rainbow Worm wezmę, bo mogę, bo to jest zabawne. Śmieszne. Jak sobie zginę, to będzie bardzo śmiesznie. I tutaj jeszcze było coś chyba. Gdzieś w tę stronę. Tutaj. To weźmiemy, bo czemu by nie. I idziemy do bossa. Znaczy się do bossa, piętro niżej. Dobra. Wiem, że tutaj dużo czasu spędziłem, ale widzicie, mamy przynajmniej cząstkę klucza. To jest istotne. Może jak teraz nie zginę, to będzie dobrze. Wiecie co, chyba jednak ten ringworm sobie ściągnę, bo... Bo się jednak boję. To byłoby głupie w taki sposób zginąć. Jera. Mamy już klucz do szatana, możemy brać deal z diabłem, chociaż to nie jest korzystne dla nas, bo tracimy serce na stałe, ale jeżeli z bossa wygodnie na HP będzie deal z szatanem, to bardzo chętnie wezmę. Okej. Spokojnie, ostrożnie. Ostrożnie! Kurwa! Sorry. O w dupę. O w dupę. Już bym dostał 50 razy. Moneta, dziękuję. Tą drugą zostawiam na ziemi. Po co ja tutaj idę? Nie wiem, może tam nie idźmy. Oszczędźmy sobie pokoi głupich. Bomba. Bomba. Tak, te moje żarty i wiśni o tych imigrantach. Bomba. W sumie to powinno być o terrorystach. Nieważne, może zejdźmy z tematu, bo mi kanał usunął. Full health, jej! Jej! Full health dostałem i zaraz mogę zginąć! Tamta moneta. Gdzie jest tamta moneta? Tak, ja się aż tak spinam przy grze kiperem, bo cały czas przegrywam i to wcale nie jest śmieszne. To nie jest zabawne. Nie śmiej się z czegoś nieszczęścia. Powiedział gościu żartując o migrantach. Nie no, to jest temat rzeka. Nieważne, zejdźmy z tematu. Brother Bobby! Bracie! Jesteś do dupy. One makes you small jest ok. Lepsze to niż one makes you larger. Hehe. Sakwa. Do sklepu mógł mi się przejść. Przejdziemy się, zobaczymy co tam jest. Box of Friends. Wiecie, że to jest nawet kuszące? Ajajaj, a myślę, że... A nie, może nie musimy brać jeszcze klucza kolejnego, dobra. Box of Friends jest kuszące, bo niby to jest może Brother Bobby, ale... Możemy dostać więcej familiarów i może no to nam się potem przydać, myślę przyszłościowo. Bo teraz to jest beznadziejne troszkę. Ale zawsze może jakoś pomóc. Nie zbierać głupio monet, które mogą nas uleczyć po tym, jak wyjdziemy z walki z bossem. Tutaj myślę, że postawimy tą bombkę. O! Interesujące. Brzmi strasznie przyjemnie. Flight weźmiemy, czemu by nie? Bomba. Monety też weźmiemy, bo tam są jeszcze dwie. Okej.
Okej, okay, spoko. Tylko ostrożnie. Damy sobie radę. Okej. Jest dobrze, show speed up bardzo mi się przyda. To bierzemy, to co to jest? Tears down, no to chujowo. Wybacz na chwilę. Dobra, wróciłem, tak się składa, że wracam ze zniszczem na linii. Hej, cześć i czołem, kluski z Rosołem z tej strony zniszczu. No, mam nadzieję, że nie będzie wam przeszkadzać, jeżeli sobie trochę z nim pogadam, bo i tak tutaj siedzę taki wkurwiony, że to jest przepaść. Hej, cześć i czołem, wiśnie z Rosołem. Tak, nie będę się teraz sypać żarty o wiśni, także tego. Tylko przypominaj mi, żebym za bardzo się nie rozgadywał i nie próbował, wiesz, że może nie próbował, tylko żebym... Nie. Gram keeperem, więc wiesz... Ja po prostu nie chcę znowu przegrać, to by było przykre. No to na pewno byłoby przykre, ale z drugiej strony spójrz na to tak, ile ja będę miał przy tym zabawy. Jestem złym człowiekiem. Dzięki. A już nie ma za co, do usług, jak zawsze. Ty, ale ja już zdobyłem części do tego, części klucza do Mega Szatana. O kurde, dobra, shit just got serious. Znaczy się wiesz, na basemencie przez te kolce. A bo to tam szedłeś do tego, do Sacrifice. Tak, znalazłem na tyle monet, że byłem w stanie. Wiesz, zostały mi 3 monety w Sacrifice Roomie i ja tak nagle spawnuje mi się aniołek i mówię, spoko, te 3 monety sobie zostawię, może wezmę jedną i się uleczę. Siódmy wziąłem wszystkie 3, bo się bałem. Tak odruchowo, a tu siedzę taki spięty przy tym. Brawo, mistrzu. Kurde. Może teraz nie będę taki zesrany siedział. To uczucie, kiedy nie umiesz znaleźć folderu ze wszystkimi twoimi miniaturkami. Miniaturkami, jej. Miniaturkami. To jest kuźwa więcej mojego ryja niż obrazków do gier. To tak jak mi pokazuje przecież w tym. Może trochę za bardzo przyciszyłem tą muzykę. Tak mi pokazuje w moim menu start w Windowsie. Zamiast jakieś zdjęcia, tapet czy coś takiego, to pokazuje mi wszystkie moje miniatury i moje mordy same są na tym. Każdy, kto przychodzi, to się śmieje. No, dostałem głupio w ryj. Prawie bym zginął właśnie. No widzisz, co się dzieje, kiedy zapraszasz kumpli na nagranie. Potem giniesz. Nie, stary, to się dzieje cały czas. Jak ten ciapciok Eleven. On w ogóle lami w Undertale, on nie umie zabić tego Piperusa. Gdzie jest moneta? Dajcie mi monetę! Znowu cierpię na brak monet! Okej, okay. Zaraz, tu jest u góry, bo sobie zostawiłem chyba. Po co ja zebrałem aż tyle monet? Człowieku, popełniłeś najgorszy błąd życia, zapraszając mnie na to nagranie. Bo ja, gdybym ja miał możliwość, ja bym to nagranie uczynił tak skrajnie niecenzuralnym, że ty byś go nigdy nie wrzucił. Ale ja ostrzegłem na początku, że mogę przeklinać, bo jestem bardzo wkurwiony na tą grę. Nie chodzi o przeklinanie, to chodzi o wiśnie. O Jezu! Pozdrawiam, wiśnie. Sprawdzam, co ten item robi. Znaczy, to jest trinket. Ale on wygląda chyba trochę inaczej, czy mi się wydaje. Flat penny? To nie jest to. Nie wiem, nie jestem w stanie tego widzieć. Zaraz, jak to się nazywa? Swollen penny? Jest plama... Flatworm. Blub, blub. A, flatworm. On jest... On chyba obniżał tylko ten... lot pocisków. Z tego, co pamiętam. Nie wiem, zobaczymy. Dalej konfiguracja Box of Friends Brother Bobby mnie rozwala? Nie wiem, powiem ci szczerze, jak to działa. Wiesz, ja się zatrzymałem na The Binding of Isaac w Curve Edition to... w Wrath of the Chapchok. W Wrath of the Lamb, tak, okej. Okay. Powiem ci tak, Brother Bobby, najbardziej ciulaty z familiarów, jaki jest w grze. On wspawnuje muchy. Nie? Wooden Penny. Nie, to jest Rotten Baby. Ja mam tego. Jezus, dobra, wiem, który jest Brother Bobby. On jest najbardziej bezużytecznym familiarem, jaki istnieje chyba. No właśnie, o tym mówię. I mam na niego Box of Friends. Właśnie zamieniłem to na Wooden Nickel. W sklepie, bo mi się bardziej przyda. No, worth it. O, dostałem ryj! Nie śmiej się ze mnie, ty zasrany ciapcioku. Ej, to mój tekst, pierdziele, mój tekstów.
Jak przestaniesz się ze mnie śmiać, to pomyślimy. Idę po tą monetę, bo zginę. Dobra, tam jest boss. Boss jest niedaleko. Dobra, zaraz. Muszę pogodzić teraz rozmowę ze skupieniem się na grze. Przy kiperze po jednym zebraniu w ryja ciężko stwierdzić, że zaraz zginę. Ciężko nie stwierdzić. No tak. To jest najgorsze to, że ja potrafiłem, miałem taki runner, że przechodziłem do boss rusha. Siedzę na boss rushu, tam mija te 5, 6, 7 fal. Wyskakuje aniołek, trafił mi raz. O Jezu, zaraz zginę! Dead, zrąbałem się zaraz w lasery. Najlepszy moment, kiedy coś cię trafia i zostaje ci to ta jedna monetka i jesteś tak panikujesz na tyle, że się wrąbujesz właśnie w przeciwników. Wooden Nickel na razie mi żadnego nie dał, żadnej monety. Super, Chad. Znaczy Chad, walczę z Chadem teraz, więc... Oj, ciulu! Trafił mnie. Słucham. Dobra, on mi może da przynajmniej jakieś... Jezu, Wooden Nickel nie da mi jeszcze żadnej monety. Czy to zależy od tego, jakie mam szczęście? Bo lockdown zebrałem jedno. Na pewno zależy od tego, jakie masz szczęście. Znaczy, no nie jestem ekspertem, no stary, wypadłem sobie gu na Rebirthie, ale obstawiam, że niemalże na pewno jest zależny od tego, jakie masz szczęście. No, też tak zakładam, bo mi coś rzadko wypada, a mi dostałem tylko lockdown i 0 lockupów, więc... Da. Dobra, żeby się uzdrowić... Zbombarduję donation machine, bo to jest życie, no nie pająki, życie jest dla mnie ważniejsze niż dotacje, które już płaciłem w sumie zresztą, więc anyway. Idź na akcję wośpu, zabierz kipera. Jedna moneta, o Jezus Maria, zaraz zginę. Ale zabawne, normalnie teraz dowaliłeś, ale śmieszne. Sucho. Tak. Muszę dbać o odpowiedni poziom suchości. Żeby wiśnia nie przyszedł. On przychodzi tylko wtedy, kiedy jest mokro. No stary, wtedy nie musi zabierać ze sobą wazeliny. To jest takie złe. To jest tak złe. No, to jest złe. Why you do this? Help down? Naprawdę? Naprawdę help down? Nie żyje! Nie żyje, ciul! No kurwa, naprawdę, help down! Napiszcie mu w komentarzach. Dziękujemy ci za odcinek Elewenty Ciapcioku. Także tego. Tutaj macie hymn do śmierci. Ja już nas wyciszam, z niczym, żeby się pożegnać. Dziękuję wszystkim za wysłuchanie mojego pierdolenia. Trzymajcie się ciepło i cześć. No i też żegnam ze swojej strony. Oto hymn do śmierci. Żegnamy.